Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Roszpunek, a przed nami kolejny odcinek serii Cyberpunk 2077, ogrywany na PlayStation 5. Tak jak mówiłem wcześniej, dalej będziemy zajmować się zadaniami pobocznymi. Nie mów Saulowi, ryzyko średnie. Udaj się do obozu Aldecaldost. Kolejny odcinek nomadzkiej telenoweli. Panam znów coś kombinuje. Ta dziewczyna nie umie spokojnie usiedzieć na dupie i to mi się podoba. Tobie chyba też, skoro znowu chcesz tam jechać. A może w ogóle oszczędzisz sobie wysiłki, po prostu postawisz sobie tam namiot. Obaj wiemy, że w tym wszystkim już dawno nie chodzi o żadne zlecenia. Śledzimy, jedziemy. Tak? O co chodzi? Nie masz tu chyba wielu klientów, co? A no, wielu nie. Za to często wracają. Czemu? Co tydzień kupują nową giwerę? Nie, oddają broń do konserwacji. Piasek wchodzi w każdą szczelinę, do każdego otworu. Dlatego giwerę trzeba raz na jakiś czas rozkręcić i przedmuchać. Inaczej może się coś zaciąć, a to oznacza kłopoty. Chcę zobaczyć, co masz na sprzedaż. Pewnie. Rozejrzyj się.
Salam aleikum. Mhm. Nie. Reszta ma zostać w obozie. Patrole co pół godziny raportowane bezpośrednio do mnie. Szykujemy się na wizytę korpów z biotechniki? Czy na czwartą wojnę korporacyjną? Jesteś. Co on tu robi? Zabroniłem ci kombinować z transportem Militechu, więc zadzwoniłaś po Vi? Żeby zrobić to i tak za moimi plecami? Aha. I dlatego poprosiłam Vi, żeby tu paradował przed tobą. Ja nic nie wiem. Ale no kurwa, Sol! Serio pozwolisz, żeby Bazylisk dosłownie przeszedł nam koło nosa? Tak. Ale taka szansa... Szansa na co? Mam wrażenie, że to odgrzewana kłótnia. Wkładacie w to za mało serca. Nie, nie ma już żadnej dyskusji. Ludzie z biotechniki będą tu za godzinę. Postarajcie się niczego nie spieprzyć do tego czasu. Nie no, kurwa, nie wierzę. Poszedł malować trawę na zielono. Myślałem, że ta robota dla biotechniki nie wypaliła. Sol uparł się, że to dokończy. Chciał udowodnić, że Aldecaldos dotrzymują słowa. Ochrona upraw, kurwa, nikogo to nie interesuje. A Sol udowodni tyle, że można się po nas przespacerować, a potem i tak będziemy biegać dla korpów. O co chodzi z tym basiliskiem? Opancerzony transportowiec Militechu Grad z 2060. Chcą go opchnąć jakiemuś śmiesznemu małemu krajkowi, gdzie to będzie cud techniki. Konwój Militechu pojedzie 101, czyli tuż obok. Żal nie skorzystać. Zgaduję, że to był twój pomysł. Skąd wiesz? Bo inaczej Sol aż tak by się nie wkurwiał. Vi ma rację. Gdyby Sol sam wpadł na coś takiego, nagle okazałoby się, że to świetny plan. A gówno, prawda. Sol nie jest taki małostkowy. Po prostu tchórzy. Chce grać bezpiecznie, przyczaić się dla dobra rodziny. Czy ten basilisk jest wart konfliktu z Solem? Tak. Z takim transportowcem moglibyśmy wreszcie wrócić do gry. Rodzina jest w rozsypce. Jeśli teraz utkniemy przy zleceniu dla biotechniki, już nikt nigdy nie weźmie nas na poważnie. Okej. Czyli tak naprawdę sprowadziłaś mnie tu po to, żebym wam pomógł za plecami Sola. Cassidy, Ted, Carol i Bob już się zgodzili. Pamiętasz, jak prosiłaś mnie, żebym cię kopnął w dupę, kiedy znowu zaczniesz się pakować w coś głupiego? To było przed tym, jak napadłeś ze mną na obóz Rafenów. Więc chyba straciłeś swoją szansę. To było coś innego. Chciałaś uratować kogoś z rodziny. A teraz chcesz go oszukać. Jak masz moralizować, to wypierdalaj. Czemu Sol ma taki problem z tym basiliskiem? Boi się, że Militech nas załatwi, jeśli z nimi zadrzemy. Uważa, że bezpieczniej trzymać się z korpami. Taka biotechnika. Świetna sprawa. A wy wolelibyście? Wolelibyśmy wrócić do tego, co umiemy najlepiej. Czyli transportu i spedycji. Przemytu. Przecież mówię. Myślałem, że zaczęłaś się dogadywać z Solem. Ja też. Ale najwyraźniej to działa tylko wtedy, kiedy ktoś próbuje nas zabić. No właśnie. Uratowałaś mu życie. Serio chcesz to teraz wszystko spieprzyć? To, że mu uratowałam życie, jakoś nie zmieniło tego, że mnie nie słucha. Więc chyba wracamy do punktu wyjścia. No dobra. To jak chcecie przejąć tego basiliska? Oh, dzięki, Vi. Jeszcze nie powiedziałem, że pomogę. Okej. Chodźmy pogadać z resztą. Nikt więcej z rodziny nie dał się przekonać do tej akcji? Innych nawet nie pytaliśmy. Za duże ryzyko, że ktoś się wysypie przed Solem. Poza tym tylko oni rozumieją, czego możemy dokonać, mając basiliska. Brzmi to wszystko dosyć ryzykownie. Skąd? Łatwizna. To nawet nie będzie jakoś specjalnie chroniony konwój. W dodatku przyczynimy się do zaprowadzenia pokoju na świecie.
Po co to bydle ma trafić na jakąś durną wojenkę do krajów trzeciego świata? Przecież my zrobimy tu z niego znacznie lepszy użytek. Znowu próbowaliście przekonać Sola? Nic z tego. Co? Nie, okej, słuchajcie. Militech będzie transportować basiliska w częściach. Dwie ciężarówki. Chwila. Czy ty masz tremę? Pierdol się. Przyblokujemy konwój na przejeździe kolejowym, który przecina 101. Atakujemy ich od tyłu, spierdalamy. Pytania, uwagi, wnioski? Świetnie ci poszło, słonko. Mhm. W chuj krótko i na temat. Bez tego smutnego pierdolenia, które Sol zawsze odstawia. To wszystko aż za dobrze się składa. Właśnie taki sprzęt, jakiego wam trzeba, i akurat przejeżdża sobie obok. To... Sol też uważa, że sprawa śmierdzi na kilometr. Skąd macie informacje o tym transporcie? Karol zhakowała kanał komunikacyjny Miltechu. Wystarczy? Pana ma coś do Sola. Ale wy? Jeszcze parę lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że będziemy pracować dla korpów. Potrzebujemy sprzętu i dobrych zleceń. Sol by to zrozumiał, gdyby raczył wyjąć głowę z własnej dupy. Wchodzę w to. Mhm. Okej, dzięki. Najpierw musimy pojechać na stację kolejową. Tam stoi lokomotywa, której użyjemy, żeby zablokować przejazd. Jedziesz z nami, czy widzimy się na miejscu? Jadę z wami. No i zajebiście. Zbieramy się. Ale troszkę ci głos drżał. Nieprawda. No przyznaj się. Spociły się rączki. Wal się. Ale nie zostawiłaś żadnych śladów. Militech nie dowie się o włamie. Czy ty mnie próbujesz obrazić, Bobby? Okej. Zapomnij, że pytałem. Jedziemy. Nikt nie zauważy, że znikacie z obozu? Sol i tak nie chce nas tam widzieć. Chce zrobić dobre drugie wrażenie na korpach z biotechniki. A wasze skwaszone miny mu raczej nie pomogą. No właśnie. Co z Rafenami? Spodziewacie się jakichś problemów? Sol się spodziewa. Obstawił cały obóz. Dziwisz mu się? Dziwię się, że ciągle leczy objawy, a nie przyczyny. Nie brakuje ci trochę życia w Night City? Może czasami. Brakuje mi tego wrażenia nowego początku, wolności. Ale też pamiętam pustkę. Kiedy okazuje się, że to wszystko traci znaczenie, kiedy jesteś sama. Też musiałem się w pewnym momencie przestawić. Ale ja nie byłem całkiem sam. Miałeś kogoś? Przyjaciela. Miał na imię Jackie. Polubiłabyś go. Jackie. Zapamiętam. No i jesteśmy. Jeśli tak ci się podoba, może nam to wystarczy. A z bazyliskiem damy sobie spokój. Tak, moglibyśmy sobie jeździć do 101 i z powrotem. Dla Sola to by było zupełnie okej.
Gotowi? Okej. Konwój Militechu będzie jechał z Night City do bazy, gdzie mają ustawione spotkanie z kupcem. My przetniemy jego trasę na przejeździe kolejowym. Musimy tylko ruszyć z miejsca to cacko i zablokować im drogę. Wi, jakieś pytania? Jak chcecie uruchomić lokomotywę? To stary tech, więc Karol będzie musiała zhakować go bezpośrednio. Potem będę potrzebowała autoryzacji z wieży kontrolnej, żebyśmy w ogóle mogli ruszyć z miejsca. Dla mnie ta wieża też wygląda na nieczynną. My się tym zajmiemy. A ty i panam załatwcie kod autoryzacji. Okej, no to do roboty. Pomóc ci? Pewnie. Ale na twoim miejscu raczej szukałabym innych opcji. Co robicie? Ja sięgam przed walką do świątyni wewnętrznego spokoju. A wtedy się opierdala. Jeśli coś pójdzie nie tak z tą akcją, najbardziej oberwie się panom. Myślisz, że ją wystawimy? Że nas Sol nie ruszy, a panom znów dostanie po dupie? Ten dzieciak coraz bardziej mi się podoba. Teraz mu się zdaje, że troszczy się o panom bardziej niż jej własna rodzina. Myślę, że chcecie się pozbyć Sola, wykorzystując panom. Posłuchaj, Vi, wiesz, co tworzy dobrego lidera? Na pewno nie rzucanie czerstwych frazesów. Pokonywanie przeciwności, konflikty wewnątrz rodziny, podważanie autorytetu. To znaczy, że chcecie teraz przeczołgać panom, żeby zrobić z niej dobrą liderkę rodziny? Panam? Miałem na myśli Sola. Panam jest straszliwym wrzodem na dupie. I to jest dokładnie to, czego Sol teraz potrzebuje. Co tam? Przyszedłeś mi pomóc? Nie, tylko pogadać. Trochę nie wiesz, po co tu właściwie jesteś, co? No właśnie, nie bardzo. Wróciła do rodziny, przeciągnęła na swoją stronę Mitcha i nas. Ale i tak dzwoni po ciebie. Ciekawe dlaczego, Sol będzie wkurwiony, nawet jeśli się uda. Już widzę jego minę. Pamiętasz, jak się pierwszy raz spotkaliśmy? Strasznie się bałeś podpaść Solowi. No, nie na tyle, żeby zostawić panam na lodzie. Tak, ale teraz otwarcie się buntujesz. Coś się chyba zmieniło. No, tak. Przekonałem się, że panam ma rację. Jak wam idzie? Świetnie. Wszystko podpięte, nic nie działa. Działa, tylko niestabilnie. Vi, możesz to przeskanować? Bo nie bardzo mi się uśmiecha rozkładanie wszystkiego na części. Jeden z kondensatorów jest uszkodzony. Trzeci od prawej. Rzeczywiście. Moment. Podmieniam. No to sprawdzamy. Działa. Ha, dzięki, Vi.
Dobra, ja tu też otworzyłam, więc remis. Zaraz będę. Mitch i Bob już się podpięli. Z moją małą pomocą. Zawsze lubiłam pociągi. I takie stacje, gdzie łączy. Wiele torów. Węzłowe. O, właśnie. Jak patrzysz na nie z góry, czujesz. Wolna? Jakbyś zaczynała 1000 nowych podróży? Może raczej pełna nadziei. Okej, to tutaj. Nasze sprawy same się rozwiążą.
Czego mamy szukać? Jakich? Pomożesz mi szukać? Jasne. Gdzieś tu być. Wi, rozejrzyj się porządnie. Nic. Nic. Proszę, proszę. Jest. Dobra robota! Mamy kartę! Co dalej? Musicie ją wprowadzić do czytnika. No, włóż kartę do czytnika. Okej. Działa! Chodź zobaczyć! Fajna zabawka. Vi? Chciałam chwilę z tobą pogadać. Tęskniłem za tobą. To znaczy... Czekaj. Nigdy nie rozmawialiśmy w taki sposób. Nie musimy, jeśli nie chcesz. To nie tak. W zasadzie też chciałam o tym pogadać, tylko... Nie tak otwarcie. Planowałam trochę pokluczyć, wybadać cię. A potem wycofać się, zanim przyjdzie moja kolej, żeby się odsłonić. Świetny plan. Co poszło nie tak? Wygląda na to, że mnie przejrzałeś. Wcale nie wiedziałem, jak zareagujesz. Ja też tu gram trochę w ciemno. Nie chcę tego spierdolić. Na razie wszystko idzie dobrze. Bo dotąd nic nie mówiłam? Chodzi o to, że ja zwykle najpierw robię, a potem myślę. Zauważyłem. No wiem. Tylko, że impulsy są mi potrzebne. Bo kiedy robię coś spontanicznie, czuję, że jestem w tym szczera. A z tobą... wolę być ostrożna. Czemu ze mną jest inaczej? Bo tym razem naprawdę mi zależy. I boję się, że z czymś głupio wyskoczę i zostanę na lodzie.
a wolałabym, żebyś był blisko. Chociaż jako przyjaciel. Następnym razem idź za impulsem. Okej. W każdym razie, jakby co, ostrzegałam. Dobra, wracajmy do pozostałych. Aj, kurwa. Monitorujecie jakoś ten konwój? Tak. Karol co jakiś czas sprawdza ich łącze komunikacyjne. Na razie wszystko zgodnie z planem. Wszystko mamy ogarnięte. Konwój już do nas jedzie. Chodzi o reakcję Sola? Panikujesz, jakbyś była pierwszą osobą, która postawiła się Solowi. Daj spokój, nie pocieszaj mnie. To był ktoś, kogo znam? Znałaś. Skorpion. Wrócił z wojny nabuzowany, z nowymi pomysłami. Ponawiązywał tam mnóstwo kontaktów. I próbował przekonać Sola, że musimy się połączyć ze Snake Nation. Że tak będziemy silniejsi. Nigdy mi o tym nie mówił. I co na to Sol? Opierdolił go z góry na dół za to, że chciał mieszać w rodzinie. I przez rok nie wziął go na żadną akcję. No dzięki. Mówiłaś, że nie chcesz, żeby cię pocieszać. Wypijmy za Skorpiona. I za Jackie. Za Skorpiona. Mało mówicie o wojnie. Co tu gadać? Pakowali cię w pancera w środkowym Meksyku i wysyłali przed siebie. Przez tygodnie słyszysz tylko gadanie pokładowej SI i pijesz Lugol jak pojebany, bo wszystko jest napromieniowane. Na samą myśl o siedzeniu w tej nagrzanej trumnie dostaję wysypki na dupie. Aha. Ale mimo to nie możecie się doczekać, aż zamkniecie się w Basilisku, co? To co innego. Zupełnie co innego. Sam zobaczysz, jak do niego wsiądziesz.
Spróbuję się trochę zdrzemnąć. Okej. Jest sporo czasu do przejazdu konwoju. Ty pewnie nie dasz rady zasnąć, co? Na razie tu przy tobie posiedzę. Popatrzę na gwiazdy. Znasz się na tym? Macie też atlasy nieba w tej waszej bibliotece? Pewnie. Tam jest wielki wóz. A widzisz tę małą gwiazdkę migającą po prawej? No. To znaczy, że trzeba mu wymienić stworzeń wahacza. Dobranoc, Vi. Jadą. Wszyscy gotowi? Vi, jedziemy! Rozpędź ją! Jadą szybciej niż myśleliśmy. Nie wiem, czy ich wyprzedzimy. Trzeba odłączyć jeden z wagonów, to przyspieszy. Vi, nie ma na co czekać! Rozwal sprzęt tego wagonu! Otoczcie ich, jak tylko zostaną odcięci! Chulera, wysiadło wspomaganie! Wszystko zgodnie z planem, szefowo. Dobra, pociąg odjeżdża. Ruszajcie. Możemy spadać. Gotowy.
udało się! No pewnie, mówiłam ci! Jak tam, Fi? Dobrze się bawiłeś? Pewnie. Ciesz się, że nie będziesz musiał poskręcać z nami tego złomu. Dla Mitcha i Teddy'ego prawdziwa zabawa dopiero się zaczyna. Okej, straciłam połączenie z kanałem Militechu. Zorientowali się, że ktoś jeszcze słucha i zmienili kody. Jak dla mnie, w samą porę. Chcesz, to ja z nim pogadam. Nie, dzięki. Sama to załatwię. Kurwa, pana! Zaczyna się. Co to jest? To, co widzisz. Basilisk. Widzę dwie ciężarówki z wielkim logo Militechu. Kurwa, panam, widać je stąd na mile. Myślisz, że mało mamy kłopotów? Rafeni mogą zaatakować w każdej chwili. A teraz jeszcze pieprzony Militech? Zamknij się! Zamknij się w końcu, kurwa! Kurwa! Chcesz już się zawsze wysługiwać korporacjom? Proszę bardzo! W takim razie zostawmy sobie Basiliska i jego pamiątkę po tym, kim kiedyś byli Aldecaldos. Albo wiesz co? Może następnym razem, jak ktoś nas zaatakuje, będziemy mieli się jak bronić! Jak tylko skończę z biotechniką, zwołuję zebranie rodziny w twojej sprawie. Do tego czasu nie chcę tu widzieć tych ciężarówek. A co z Basiliskiem? Możemy go poskładać? Rób co chcesz. A teraz zejdź mi z oczu. Bob, Mitch, przestawcie ciężarówki na tyły obozu. Musimy je rozładować. Dobra, a co potem chcesz z nimi zrobić? Mam na to pomysł. Mocne masz płuca. Dzięki. Ostatnio odstawiłam taki numer, jak miałam 10 lat. No i patrz, to dalej działa. Wszystko okej? Jasne. Ale bardziej podobała mi się ta część z porywaniem ciężarówek. Jeśli będziesz mnie potrzebować, daj znak i przyjadę. Vi, na pewno będę cię potrzebować. Więc spodziewaj się telefonu. Będę czekać. Trzymaj się. Dobra, w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, a ja was zapraszam już na następny. Trzymajcie się, cześć! Nie!
szczęśliwy dzień. Jeśli rzeczywiście najbardziej zależy ci, żeby pchać się do Pacyfiki. Załatwiłeś coś? Cokolwiek chcesz im zaoferować, mają to w dupie, tak jak mówiłem. Ale mają robotę i powiedziałem im, że się nadasz. Jeśli się wykażesz, będziesz mógł pogadać z Bridget. A co to za zlecenie? Nagle zrobiłeś się wybredny? Wszystkiego dowiesz się na miejscu. Nie podali mi żadnych szczegółów, a i tak miałem wrażenie, że będę musiał im dopłacić za każde słowo. Okej, to z kim mam się skontaktować? Idź do kaplicy przy Sloan Lane i czekaj przy ołtarzu. Tam ktoś się do ciebie odezwie. Dobra, dzięki.